Tu będzie kilka, nawet kilka tysięcy słów o Rosji. Temat jest bardzo gorący. Jedni twierdzą, że tutaj Rosję trzeba zniszczyć, prawda? Korwin-Mikke jest wredna świnia, która w Rosji liczyć nie chce. Drudzy twierdzą, że Korwin-Mikke, prawda, popiera działania jego ekscelencji Włodzimierza Putina w tej sprawie. Może wyjaśnimy te rzeczy raz, a dobrze, bo tak kilka razy robiłem wzmianki. Ten tekst, który jest, jest dla ludzi, którzy poważnie myślą o polityce, a niech tam posłuchać trzy słowa i na tej podstawie wrzasnąć, prawda, genialne, albo co ten stary dziad gada. To jest dla ludzi myślących. Otóż przede wszystkim zacznijmy od tego, że ja rzeczywiście powiedziałem, że jego ekscelencja Włodzimierz Putin zwariował, robiąc to, co robił. Atakowanie Ukrainy w ten sposób i w tym czasie jest to normalne wariactwo. Prowadzenie tego to jest normalna głupota i ja to dalej podtrzymuję. Ale to nie znaczy, że Rosja w tej sprawie nie ma racji i nie ma podstaw, żeby działać tak, jak działa, tylko w inny być może sposób. Może zacznijmy od przykładu. Wyobraźmy sobie, że Słowacja ma do nas pretensje, tam o Spisz czy o Orawę i są mapy Wielkiej Słowacji, gdzie tereny aż po Kraków należą do Słowacji, bo górale są, jak wiadomo, Słowakami. I państwa Słowacji jest państwa, które popierają Słowację, na przykład Ameryka, Anglia, Kanada, robią siły słowackie, zbroją siły słowackie, dają Słowacji broń i nacjonalistów słowackich szkolą do działań wojennych w sposób oczywisty przeciwko Polsce. Czy Polska w takim przypadku nie powinna zdecydowanie powiedzieć nie i nie czekać, aż Słowacja rozbuduje sobie potencjał, czy będzie mogła wygrać wojnę z Polską? Takie przypadki mamy w historii. W roku 1927 to właśnie robiła Litwa, która miała pretensje słuszne czy niesłuszne o Wileńszczyznę. Przypominam, że na Wilnie było 4 razy więcej Polaków niż Litwinów, to samo w ziemiach okołolitewskich, więc okołowileńskich, więc była tutaj ostry spór o tę ziemię. I Litwa tutaj mówiła, że Wilno to jest stolicą Litwy, nie powinno być w Polsce. I wtedy na posiedzeniu Ligi Narodów w 1927 w grudniu Józef Piłsudski bezpośrednio zwrócił się do świętej pamięci Antonina Woldemarasa, premiera Litwy: pokój czy wojna, no? I premier Litwy pomyślał chwilę, powiedział: pokój, no i sprawa się zakończyła. I dokładnie to powinien zrobić jego ekscelencja Włodzimierz Putin w stosunku do jego ekscelencji Włodzimierza Zełenskiego. Czy dalej będzie on brał pomoc z Zachodu i będzie rozbudowywał różne Azowy, prawe sektory i inne formacje nacjonalistyczne do walki z Rosją, czy też przechodzi na stan pokojowy z Rosją. Oczywistą jest rzeczą, że tak samo jak Litwa uważała, że Polska zrabowała jej Wileńszczyznę, tak samo Ukraina uważa, że Rosja zrabowała jej ten Donbas, czyli obecną Republikę Łuchańską i Republikę Doniecką, a także Krym. Krym to jest zupełny absurd, bo Krym to należał do Ukrainy tylko dlatego, że podarował ją w 1954 roku wbrew prawu sowieckiemu, podarował ją Ukrainie z Chruszczow i tam Ukraińców w ogóle tyle, co na lekarstwo, więc tutaj roszczenia Ukrainy do Krymu są zupełnie absurdalne, powtarzam. Natomiast zupełnie inaczej jest z Donieckiem i Łuchańskim, gdzie też jest większość rosyjska zresztą, ale to nie jest powód, żeby, prawda, odrywać Donbas od Ukrainy. Wszelako przypominam po raz setny pewno, że Polska jest ostatnim państwem, które ma prawo za to krytykować Rosję, ponieważ myśmy robili dokładnie to samo w 1920 roku, powstańcom śląskim podsyłając pieniądze, oficerów, amunicję, broń. No i
I dzięki temu udało się wyrwać kawałek Śląska Niemcom. Czy z tego powodu mówiliśmy, że Polska jest w stanie wojny z Niemcami? No nie jest. Bo dzisiaj teoria jest taka, że ponieważ Rosjanie pomagali tutaj separatystom z Łuchańska i Doniecka, to Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą. Oczywiście nie jest w stanie wojny. Obydwa poselstwa w Moskwie i w Kijowie działały. W stanie wojny te dwa państwa w ogóle nie były i zresztą obawiam się, że nadal są, bo nawet nie wiem, czy ambasadorzy funkcjonują nadal, czy nie. Słyszałem, że prezydent Rosji grozi, że wypowie wojnę Ukrainie, co jest mnie trochę śmieszne, bo przecież wojna już trwa i powtarzam jeszcze raz. Napadanie na inne państwo bez opowiedzenia wojny to jest zbrodnia w sensie konwencji haskiej. Tego robić oczywiście nie należało. Wszelako powtarzam, Rosja nie mogła moim zdaniem dłużej czekać i uważam, że jednym z błędów prezydenta Rosji jest to, że on nie postąpił tego wcześniej, że nie postąpił jak Piłsudski w 27, że nie zrobił tego 5 lat temu, czy 6 lat temu, czy 7 lat temu, kiedy już było widać, że Amerykanie, Anglicy, Kanadyjczycy zbroją i szkolą antyrosyjskie oddziały na Ukrainie. Czyli powinien był tego zrobić 5 lat temu, spotkać się na tym czy innym gruncie z jego ekscelencją Włodzimierzem Zełenskim i powiedzieć mu twardo, pokój czy wojna. No. I postawić po prostu ultimatum. Jak nie, to wojna. I tu od razu jeszcze jedna uwaga, bo są tu ludzie, którzy mają pretensje do Rosji, że w ogóle uciekła się do wojny. Otóż wojna jest normalnym sposobem rozstrzygania sporów między państwami. Jeżeli inne sposoby, układy jakieś nie działają, no to się opowiada wojnę. To jest normalna tradycja europejska. Cała historia Europy to jest historia wojen. I kto neguje wojnę, ten neguje całą historię Europy. Ten nie jest Europejczykiem. Zresztą nie tylko Europy, wszędzie na świecie trwają przecież wojny. Wojna to jest rzecz zupełnie normalna. Musimy do tego przywyknąć, że wojna jest zjawiskiem normalnym. Co prawda, broń atomowa spowodowała, że no, bardzo ryzykowne jest toczenie wojen, bo jeżeli zwłaszcza jedna ze stron ma broń jądrową, wszelako nie zmienia to zasady, że wojna jest normalnym sposobem rozstrzygania sporów, których nie da się rozstrzygnąć inaczej. Jak mówił bodajże Clausewitz, wojna to jest po prostu polityka prowadzona innymi środkami. Co można odwrócić. Polityka to jest wojna prowadzona innymi środkami. Także, proszę Państwa, pretensje do prezydenta Rosji dotyczą tego, jak on postąpił i jak on tę wojnę prowadzi. No i jeżeli chciał przejąć władzę nad całą Ukrainą, w tym celu zaatakował Kijów na początku i myślał, że wysadzi desant w Kijowie, prawda, i przejmie władzę w Kijowie i tam zasiądzie pan Wiktor Janukowycz, prawda, prezydent Ukrainy, nawiasem mówiąc, prezydent nielegalnie obalony. Tutaj Rosja ma rację. Stany Zjednoczone wydały ogromne pieniądze, to przyznała zresztą pani Victoria Nolan, ambasadoressa Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Ona przyznała, że wydała gigantyczne pieniądze na ten Majdan. Nie to, że Majdan sam z siebie zrobił. Oni to zrobili. Tam nawet kursowały, ja to podawałem, przykłady ulotek, które były żywcem przydrukowane z ulotek, które amerykańska ambasada produkowała w Egipcie, żeby obalić władzę prezydenta Mubaraka. Identyczne zupełnie, tylko zmieniono język, ale reszta ulotki była identyczna. To wszystko robiła ambasada amerykańska. I przypominam stary dowcip, dlaczego USA jest jedynym krajem, w którym nigdy nie było przewrotu wojskowego. Bo jest to jedyny kraj, w którym nie ma ambasady USA. Otóż ambasada amerykańska w Kijowie robiła co mogła, żeby przewrót i ustanowić kogoś, kto sprzyjał Rosji, sprzyjał Stanom Zjednoczonym, a następnie pomalutku przerabiać Ukrainę na siłę antyrosyjską. I to było nieustanne działanie.
działanie, nasycanie Ukrainy propagandą rosyjską, znaczy antyrosyjską, z bronią i, powtarzam, szkoleniem żołnierzy. Proszę zwrócić uwagę na różnicę między działaniem wojsk ukraińskich w 2014 a obecnie. Zupełnie inna armia, ma zupełnie inne uzbrojenie, ma zupełnie innego ducha, bo jest szkolona do walki z Rosją. I to jest podstawowy problem, przed którym stanęła Rosja. Czy ona może to dalej tolerować? Bo proszę Państwa, powiedzmy jasno, popatrzmy na mapę. Czy naokoło Stanów Zjednoczonych widzieliście Państwo pierścień rosyjskich baz wojennych? Nie macie. A naokoło Rosji jest pełno baz NATO i baz amerykańskich. Po co one są? No po to, żeby w razie czego uderzyć na Rosję. I Rosja się tego po prostu boi. I jeszcze nie chce, żeby do tego pierścienia włączone były bazy na Ukrainie. I dlatego żądania Rosji są absolutnie usprawiedliwione. Tak samo jak Amerykanie by nie dopuścili do tego, żeby Meksyk był w sojuszu antyamerykańskim i wpuszczał obce wojska, obce rakiety, prawda, które by celowały Waszyngton i Nowy Jork czy Los Angeles. Tak samo jak przecież w Ameryce, jak Związek Sowiecki usiłował zainstalować rakiety amerykańskie na Kubie, no to świętej pamięci Jan Kennedy zagroził wojną atomową. I Sowieci się cofnęli i no, w zamian za to, że Amerykanie wycofali swoje rakiety z Turcji, no, wycofali swoje rakiety z Kuby. Jeżeli granada ośmieliła się tylko takie lotnisko zrobić, przez Kubańczyków robione, wycelowane akurat dziwnym trafem prosto na Florydę, to świętej pamięci Ronald Reagan zrobił inwazję na Grenadę, obalił rząd i jakoś świat nie protestował przeciwko temu. Dlaczego Amerykanie mogą obalać rząd, który jest antyamerykański, a Rosja nie może obalać u sąsiada rządu, który jest antyrosyjski? Dajmy sobie takie pytanie. Dlaczego Amerykanom wolno bombardować Belgrad i całą Serbię, obkładać bombami po to, żeby wymusić niepodległość Kosowa, a Rosja nie może bombardować Ukrainy, żeby wymusić niepodległość Doniecka? Zapytam się, dlaczego? Muszą być takie same reguły dla wszystkich na scenie międzynarodowej. I powtarzam, jest to absolutnie błędna polityka rosyjska, za późno to zrobił i nie powinien był uderzać, powinien najpierw ultimatum ogłosić, prawda? Jasno powiedzieć, o co mu chodzi, jak Piłsudski powiedział w 27 roku Woldemarasowi. Jest to powiedzieć, o co chodzi, a nie najpierw przez 2 miesiące gromadzić wojska, straszyć, jak już wszyscy byli przekonani, że nic z tego nie wyjdzie, to nagle uderzyć. To powinien był jasno zgłosić ultimatum. I to jest to, co powinna zrobić Rosja. I to jeszcze w ubiegłym roku, albo jeszcze dwa, albo i parę lat wcześniej. To proszę zrozumieć. Rosja też ma prawo czuć się bezpieczna. Rosja zmieniła doktrynę wojenną, która obecnie głosi, że jeżeli istnienie Rosji jest zagrożone, to jest gotowa użyć broni jądrowej jako pierwsza. Otóż obawiam się, że mogłaby uznać, że istnieje zagrożone, gdyby wyszło natarcie NATO z okolic Ukrainy prosto na Moskwę. Jest raptem 600 kilometrów. Także dla pokoju światowego oczywiście nie jest dobrze, żeby NATO uzyskało placówkę na Ukrainie. Rosja powinna mieć bufor i mieć spokój i pewność, że nikt jej nie zaatakuje, jeżeli chcemy pokoju światowego. Jeżeli chcemy wojny, no to proszę bardzo, powiedzmy to jasno. Naszym celem jest zniszczenie Rosji i w tym celu ryzykujemy wojnę atomową, co oni z nich 1/3 świata diabli wezmą, ale Rosję trzeba zniszczyć. Proszę, możemy tak powiedzieć. Ale ja się z tym nie zgadzam z bardzo wielu powodów. Także, proszę Państwa, popatrzmy jeszcze raz na sytuację oczyma Rosjan. Oni popierają Jego Ekscelencję Władimira Putina i bardzo wiele państw popiera Putina. Na przykład na tej całej obecnej wojnie to robią pieniądze Chińczycy i Hindusi, znaczy Indie. Tak?
bo kiedy, jeżeli my nie kupujemy gazu i ropy, no to oni kupują zawsze o parę dolarów taniej, no bo jak Rosja musi sprzedawać, no to ma nadwyżki, nie? To jest nadmierny na podaż, to spada cena. I Chiny i Indie są zachwycone, że mogą kupić. Znaczy, jeżeli Amerykanom chodziło o to, żeby Chińczycy i Hindusi zarobili na tym, no to bardzo proszę, dobrze zrobili. W każdym razie te wszystkie sankcje nic nie dają, absolutnie. Absolutnie, poza tym, że my nie będziemy mieli co najwyżej zimą ropy i gazu i będziemy marzni, ale to już oczywiście, jak ktoś chce być antyrosyjski, to ma prawo marznąć. Ja na przykład nie mam ochoty. Nie mam ochoty i nie widzę sensu w żadnych sankcjach, bo sankcje zawsze uderzają w obydwie strony. I w tego, który sprzedaje, i w tego, który kupuje. Nie? Tłumaczyłem to 100 razy, nie będę elementarza ekonomii powtarzał. Także oczywiście, że Amerykanów stać na to. Amerykanie potrafią ogłosić, my nie będziemy kupowali ropy od Rosji, bo oni nie kupują. Wielka Brytania może ogłosić, że nie będą kupowali ropy od Rosji, bo zakupy od Rosji to jest 3,5% spożycia brytyjskiego. Nawet tego nie zauważą. Natomiast my nie możemy. My nie możemy. I trzeba to jasno powiedzieć, że nie będziemy płacili za gaz i ropy dwa razy tyle, dlatego że Amerykanie chcą zniszczyć Rosję. To jest ich problem, że chcą zniszczyć Rosję. Ja wiem, że w Polsce są ludzie, którzy nienawidzą Rosji, po prostu z powodów historycznych. Pamiętają jeszcze niektórzy cara, prawda, i nie lubią cara. I chcą zniszczyć Rosję. Są tacy, bo taka była propaganda piłsudczykowska, antyrosyjska. Tak samo Piłsudski usiłował oderwać Ukrainę od Związku Sowieckiego właśnie w latach 20. i 30. Ta sama polityka jest robiona obecnie. Tylko powtarzam, czy mamy się kierować tym, że nasi pradziadowie sobą się bili, czy mamy się kierować racjonalnymi obecnymi tutaj przesłankami? Czy jeżeli na przykład ogłasza jego ekscelencja Włodzimierz Zełenski, jego ekscelencja Andrzej Duda, ogłaszają tutaj, że działania Polski powodują, że historia się już nie liczy, to skąd my wiemy, czy nie dowiemy się za 5 lat, że obecne działania Polski to jest historia, już się nie liczą, a Ukraina ma, przypominam, pretensje do Przemyśla, Rzeszowa, nawet Tarnowa, Zasania, Zakrzonia. Możemy się tego dowiedzieć. O historii nie należy zapominać. A historia jest nie tylko antypolska, ale antyrosyjska. W Polsce się jakoś dziwnym trafem utożsamia Związek Sowiecki z Rosją. To jest nieprawda. Chruszczow był Ukrainiec, Stalin był Gruzinem, Lenin był Kałmukiem w ćwierci Żydem, w ćwierci Rosjaninem, Breżniew urodził się na Ukrainie, Czernienko, jak samo nazwisko wskazuje, był Ukraińcem, a wcale nie Rosjaninem. Ukraińcy są tak samo Sowietami jak Rosjanie, żebyśmy zdali sobie sprawę. Tylko Polacy sobie zupełnie nie zdają sprawy, wszyscy utożsamiają Związek Sowiecki z Rosją. Nieprawda. Jeszcze wśród bolszewików w ogóle nie było Rosjan. Tam byli Żydzi, przede wszystkim Żydzi, 80%. Tam byli Polacy, Łotysze. Rosjan tam w ogóle nie było. Polacy zupełnie nie zdają sobie sprawy z historii i z tego, co kierowało Rosjanami, co nimi teraz kieruje. Także pamiętajmy, nie będę tu miał całej skomplikowanej historii Rosji, to trzeba całą książkę napisać na ten temat. I najgorzej, że nie rozumieją je również sami Rosjanie, bo są pod wpływem jeszcze ideologów sowieckich, którzy tam się przetrwali w Rosji, niestety. Trzeba powiedzieć jasno na zakończenie, że jeszcze parę lat temu, 2-3 lata temu, jego ekscelencja Władimir Putin mówił tam, że trzeba przywrócić carowie, prawda, imperium rosyjskie. Od kilku lat zaczyna mówić o tym, że jakim nieszczęściem był rozpad Związku Sowieckiego. Powołuje się nie na cara Aleksandra III, tylko na Stalina. Są to bardzo niepokojące oczywiście objawy. To oczywiście nie oznacza, że mamy ryzykować wojnę światową i nie uznawać słusznych pretensji Rosji do Ukrainy. Dziękuję za uwagę.